Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Hubert Józefek. Witam Panie Stanisławie. Czy może Pan powiedzieć, co Pan wie i myśli na temat jednych z ostatnich wypowiedzi Jana Pińskiego i Tomasza Schweigerta na ich kanale o Krzysztofie Bosaku i jego rzekomych powiązaniach z politykami Prawa i Sprawiedliwości, między innymi z Mariuszem Kamińskim. Życzę zdrowia i pozdrawiam serdecznie. Nie znam tych wypowiedzi Jana Pińskiego i Tomasza Schweigerta. Ja wszystkiego nie oglądam, bym nie miał czasu na własne zajęcia. Także proszę się nie gniewać, ale no nie znam, więc nie będę tego komentował. Pan Damian 99. Dzień dobry Panie Stanisławie. Mam takie pytanie. Jakby według Pana wyglądała sytuacja w Europie i na świecie, gdyby w Niemczech władzę sprawowała AfD? Z kim by Niemcy swoje stosunki poprawiły, a z kim pogorszyły? W USA Trump, a w Polsce Tusk. Drugie pytanie brzmi, ale to zanim to drugie, to najpierw spróbuję odpowiedzieć na to pierwsze. No jak w Polsce Tuska, w Niemczech AfD, no to proces przekształcania III Rzeczypospolitej w generalne gubernatorstwo by przebiegał w tempie stachanowskim. To na 100%. On w tempie stachanowskim przebiega teraz, kiedy AfD jeszcze nie rządzi, a bardzo możliwe, że AfD dojdzie do władzy. W tej chwili jest drugą siłą polityczną, więc całkiem możliwe jeszcze, jak kanclerz Scholz narobi jeszcze więcej głupstw, no to jest to prawie pewne. A w USA Trump. Dla Trumpa musimy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Stany Zjednoczone traktują Polskę, kadzą nam, że jesteśmy sojusznikiem i tak dalej, ale co do Polski mają taki interes, żeby trzymać ją, że tak powiem, w rękach, żeby w razie czego móc ją korzystnie sprzedać. Żeby w razie czego, my powinniśmy o tym pamiętać. To nie znaczy, że nie możemy być w żadnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, tylko jak jesteśmy w sojuszu, to jeśli nawet tak, no to chodzi o to, żeby Stany Zjednoczone najpierw nas kupiły, jak chcą nas sprzedać, to niech nas najpierw kupią. Chodzi o to, żeby z tego sojuszu wyciągnąć jak najwięcej korzyści dla Polski, a potem się zobaczy. Drugie pytanie brzmi, jak Pan ocenia, kto wygra wybory prezydenckie w USA? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. No, wygląda na to, że kandydatem partii republikańskiej będzie Donald Trump, o ile go nie wsadzą do więzienia, bo w tej chwili to mniej więcej w Stanach Zjednoczonych jest tak, jak i u nas. Że tam z jednej strony impeachment chcą zrobić, czy już robią, Juziowi Bidenowi, a z drugiej strony chcą Trumpa wsadzić do więzienia. Natomiast jeśli chodzi o jego szanse jako na nominację w partii republikańskiej, no to są chyba 100% w tej chwili. Tym bardziej, że jeden z tych jego tam potencjalnych rywali, ten Hindus, to udzielił mu już poparcia, bo zobaczył, że po tych prawyborach w stanie Iowa to już nie ma co tam sobie zawracać głowy. A myślę, że i DeSantis i tam ta pani też w końcu się przekona, że no chyba, żeby Trump został skazany i wsadzony do lochu, no to wtedy nie wiadomo. Wtedy, no ale tu z drugiej strony prezydent Joe Biden się uparł, żeby przewodzić światu i Stanom Zjednoczonym do upadłego. No to tak to wygląda. Rzeczywiście dobrze to nie wygląda. Drugie pytanie, a to już było. Behol de Forman, Boże kochany, Dofman. Gdyby Pan miał ułożyć hierarchię społeczną świata na poziomach piramidy, to jak by ona wyglądała według Pana? Dla przykładu, poziom najniższy to zwykli ludzie, poziom wyżej politycy i religie, poziom wyżej kompleks militarno-przemysłowy, poziom wyżej tajne stowarzyszenia,
poziom wyżej najbogatszej rodziny świata i tak dalej, aż do szczytu piramidy. Kto według pana jest na szczycie? Myślę, że to nie, że ta sytuacja jest płynna. Sytuacja jest płynna. To nie jest tak, że na szczycie są zawsze ci sami. Nie. Sytuacja jest płynna. Tam w tej piramidzie, jak to pan nazywa, są silne ruchy konwekcyjne. I raz na szczyt się wybija kompleks wojskowo-przemysłowy, innym razem jakieś tajne stowarzyszenia. Czasami nawet politycy, jeśli są wybitni. Religie, no to tam, no teraz coraz mniej chyba mają do powiedzenia, chociaż czasami zależy, co tam proponują, jak na przykład papież Franciszek proponuje, żeby błogosławić Sodomczyków, o to tutaj będzie ruch konwekcyjny w górę, przynajmniej w pewnych środowiskach. Jak Stany Zjednoczone lansują, tutaj eksportują rewolucję komunistyczną, to teraz papież Franciszek stanie się w pewnych kołach, oczywiście amerykańskich, naszą duszeńką, więc to tak wygląda. Władimir Mylnyk. Czy Izrael nie pobiera odszkodowań za Holokaust, które należą się Polsce? Skoro w Holokauście zginęli polscy obywatele, to dlaczego Izrael ciągnie tą kasę, a nie my? To tak, jakby Watykan żądał odszkodowań za wszystkich zamordowanych chrześcijan, niezależnie od ich narodowości. Chciałbym dodać, że wielu polskich Żydów nie było żadnymi sionistami i Polskę uważali za swoją ziemię obiecaną i ojczyznę. No, tak wielu tych, co tak uważali, to nie było. Bo no, tak mogli uważać Żydzi asymilowani. Ci, którzy nie byli ani komunistami, ani syjonistami. Bo Żydzi asymilowani to w znacznym stopniu byli albo syjonistami, albo komunistami. Ale wśród Żydów asymilowanych byli polscy patrioci, o dalej go nie szukając, Marian Hema, który się nazywał Hescheles tak naprawdę. Bo Hemar to był jego taki pseudonim literacki. No to byli tacy, ale oni byli w mniejszości. Natomiast ci Żydzi ortodoksyjni, to oni specjalnie do Polski przywiązani nie byli. Oni w ogóle nie mówili po polsku, a jeśli mówili, to takim żargonem właśnie, takim wolapikiem. A poza tym, no ze względów religijnych, to oni nawet uważali, że tą prawdziwą ich ojczyzną to jest Jerozolima, a nie Polska. W Polsce, pobyt w Polsce traktowali tymczasowo. Nawet jak on tam trwał kilkaset czy tysiąc lat, to traktowali to tymczasowo. Więc tak. Natomiast Izrael, o ile mi wiadomo, już nie pobiera żadnych tych, o ile według moich wiadomości Izrael i organizacje żydowskie przemysłu Holokaustu, bo tutaj te odszkodowania za Holokaust to w dwóch kierunkach szły. Izrael i te organizacje żydowskie pobrały od Niemiec co najmniej 100 miliardów marek. I nie licząc dostaw, to już dla Izraela, okrętów podwodnych i innego sprzętu wojskowego, bo te organizacje przemysłu Holokaustu, to tam okręty nie byłyby mi do niczego potrzebne, a Izraelowi owszem. Ale od czasu, kiedy kanclerz Schröder uznał, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca, to zdaje się już żadnych takich odszkodowań za Holokaust nie ma. No i dlatego właśnie Żydzi, to znaczy te organizacje przemysłu Holokaustu i Izrael tutaj skoordynował ściśle swoją politykę historyczną z polityką historyczną niemiecką, żeby przerzucić z Niemców odpowiedzialność za Holokaust i w ogóle za te ekscesy II wojny na winowajcę zastępczego. No i występuje do Polski z pretensjami o
tak zwane roszczenia dotyczące własności bezdziedzicznej. To tak to wygląda. No i niestety pozyskał wpływowego sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych. Kongres przyjął ustawę 447, która prędzej czy później zostanie wobec nas zastosowana. A tu co do tego, co do zasady, to ma pan rację, że Izrael w ogóle nie powinien żadnych odszkodowań za Holokaust, bo przecież Izrael nie istniał jako państwo w czasie II wojny światowej. Ci Żydzi, którzy zostali wymordowani przez Niemcy, przez Rzeszę Niemiecką, to przecież byli obywatelami całkiem innych państw, a nie Izraela, bo Izraela nie było. Pan Artur Szymański. Witam serdecznie. Może pan wie, dlaczego istnieje coś takiego jak dopłaty do rolnictwa? Przecież dopłat do produkcji przemysłowej nie ma. Pozdrawiam i dużo zdrowia. Dziękuję bardzo za pozdrowienia. No, dlatego, że rolnicy się tego domagali, a poza tym to jest w ogóle, proszę zwrócić uwagę, ja nie wiem, czy nie ma dopłat do produkcji przemysłowej. Chyba bywają. Tam Polska się nawet starała w swoim czasie, nie wiem, czy dostała. No, na przykład pomoc publiczna dla LOT-u, to Polska dostała chyba pozwolenie dwa razy na udzielenie pomocy publicznej. Natomiast Unia Europejska, w ogóle pokojowe jednoczenie Europy przez Unię Europejską, czyli Niemcy, polega na przekupywaniu. Na przekupywaniu, więc tu proszę bardzo, zapewnimy sobie poparcie rolników, bo dostaną dopłaty. No i teraz na przykład ci zwolennicy polexitu, niech powiedzą tu rolnikom, że to dobrze polexit, ale dopłat nie będzie. No to ich na widły wezmą od razu. Więc, nawiasem mówiąc, to z tych dopłat to najbardziej korzystała królowa Elżbieta, bo ona ma ogromne posiadłości, dużo ziemi ma prywatnej. No i też jako tam rolniczo użytkowana jest jak najbardziej, więc ona też brała te dopłaty rolnicze. Także tutaj wszyscy kombinują jak tylko mogą. Pan Mateusz Pudłowski. Dzień dobry, panie Stanisławie. Wracam z analogicznym pytaniem jak ostatnim razem. Dzięki panu zapoznałem się z twórczością Józefa Mackiewicza. Przeczytałem wszystkie jego powieści. Do tego hrabia Antoni Osendowski, Stanisław Rembek, Józef Łobodowski, Zofia Kostak. Wszyscy zaliczeni. No, podziwiam rzeczywiście. Mam nadzieję, że się pan nie nudził, że panu dostarczyła lektura tej literatury wiele przyjemności i wielu przeżyć. Chciałbym zatem zapytać o polecenie kolejnego polskiego zapomnianego powieściopisarza. No, przepraszam, ale żaden nie przychodzi mi do głowy. Żaden nie przychodzi mi do głowy. Taki zapomniany powieściopisarz. Nie, którego można by polecić, bo ja nie wiem, na przykład no, Wacław Grubiński. Nie, to, ale to takie opowiadanka, takie nic. Jeżeli, nie wiem, nie śmiem nawet coś takiego panu proponować, ale skoro pan tutaj zapomnianych tych powieściopisarzy wszystkich tutaj zaliczył, to może by pan się zainteresował literaturą obcą, na przykład rosyjską, XIX-wieczną, to naprawdę, no, niekoniecznie XIX-wieczną, bo Tolstoj to był i w XIX, i w XX wieku, także, ale no, literatura rosyjska, ta przedrewolucyjna, bo tam porewolucyjna, to no, poza tam, ja wiem, no, Cichym Donem, to chyba nie zasługuje na uwagę, no bo takie powieści jak na przykład Edwarda Kazakiewicza, to ja w dzieciństwie czytałem, bo akurat to ją gdzieś znalazłem. Wiosna nad Odrą, taka powieść, ten Edward Kazakiewicz, to najpierw pisał w jidysz, a później już po rosyjsku. No i on tam, to grafomaństwo, kurczę, nieprawdopodobne.
Na przykład pisze tam, jak oficer artylerii kierował ogniem, jakie komendy wydawał tam, w legowisko faszystowskie ognia, o tak, akurat tak było na pewno. Więc taki socrealizm aż do wyżygania. Więc, ale ta literatura, wielka literatura rosyjska, no to, o, skandynawska też tam, to warto. Na przykład taka powieść, a lasy wiecznie śpiewają. Warto przeczytać to. Trochę się tam można poznać mentalność trochę tych ludzi, no przynajmniej jak kiedyś byli, bo teraz to diabli wiedzą, jacy oni są. Tam już zmanierowani pewnie tak samo jak i u nas, ale no tak. Wacwar 9201. Od kiedy elity solidarnościowe współpracowały z zagranicznymi wywiadami? Czy to już w czasach KOR? Czy ta współpraca była opłacana w jakiejś formie i poprzez jakie instytucje? No, elity solidarnościowe, to wie pan, może tak powiem. Solidarność jako związek zawodowy miała wsparcie również finansowe ze Stanów Zjednoczonych i z zachodniej Europy. Głównie to były związki zawodowe. Ale no, na pieniądzach oczywiście nie było napisane, że pochodzą z CIA, czy tam z BND, czy z wywiadu francuskiego. Więc może pochodziły rzeczywiście ze związków zawodowych. No to ta rzeczywiście taka pomoc była. Takie wsparcie było. Warto, i to nie tylko w okresie Solidarności, ale i w stanie wojennym. Warto tutaj dodać, że ta pomoc zachodnia dla Solidarności przechodziła dwoma kanałami, uważanymi za bezpieczne. Jeden taki bezpieczny kanał to był kanał watykański. Okazało się, że on, ale to po latach się okazało, że on też całkiem bezpieczny nie był, bo tam wywiad PRL-owski bardzo wielu konfidentów tam poumieszczał. No i w związku z tym, ale no to ten kanał watykański uchodził za bezpieczny, z tym, że to, o ile już nie pamiętam dokładnie w tej chwili, ale przy okazji tej afery z Bankiem Watykańskim, jeszcze za pontyfikatu Jana Pawła II, przy okazji afery z Bankiem Watykańskim, tam pojawiły się takie informacje, że tamtędy przeszło około 200 milionów dolarów. Tamtędy przeszło. No to, a dwa razy tyle przeszło przez Międzynarodowe Biuro Solidarności w Brukseli, które już było kontrolowane przez bezpiekę, bo na czele tego biura stał agent tam umieszczony przez Lecha Wałęsę, który potem był tam w jego kancelarii, za jego prezydentury. No, więc tutaj już bezpieka doskonale wiedziała, co i jak. Przedtem KOR był finansowany też z zagranicy. Ruch Obrony Praw Człowieka też był finansowany z zagranicy, ale to szło tak, jak ja to pamiętam, bo ja nawet kiedyś przewoziłem pieniądze od Jerzego Giedrycia dla Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. To nie były jakieś wielkie sumy, dlatego że redakcja Kultury Paryskiej, to znaczy Jerzy Giedrycz, ogłosił taką zbiórkę w środowiskach polonijnych. I tam ci Polacy, rozsiani po świecie, rzeczywiście wpłacali. No i ja kiedyś te pieniądze tam przywiozłem. Już nie pamiętam, ile tego było, ale to nie były jakieś takie sumy zapierające dech w piersiach. Natomiast w okresie Solidarności to już były pieniądze poważne.
czy to od wywiadów, no to tak jak panu mówię, na pieniądzach nie było napisane, skąd pochodzą. Głównym źródłem tej pomocy, przynajmniej oficjalnym, to były centrale związkowe. AFL-CIO w Stanach Zjednoczonych, CFDT we Francji, no i tak dalej. Ale nigdy nie wiadomo, skąd naprawdę takie rzeczy pochodzą. No więc, ale to akurat nie wiem, dlaczego, jakie są intencje pańskiego pytania, ale no, to nic takiego strasznego, że nawiasem mówiąc, to co innego było, bo jeszcze to, tak, to był rzeczywiście bardzo brzydka sprawa była. Bo na pierwszym zjeździe Solidarności, znaczy jeszcze w czasie stanu wojennego, jeszcze przed tym, przed odtworzeniem Solidarności, no to nie na pierwszym zjeździe, tylko później pojawiły się takie, te, no dobra, to teraz, ale to trzeba będzie rozliczyć. W wolnej Polsce to już trzeba będzie rozliczyć te wszystkie subwencje. Ale kiedy był pierwszy zjazd Solidarności już po transformacji ustrojowej, no i jakiś prawdziej tam złożył taki wniosek, no to koledzy, to teraz to rozliczmy te subwencje. No to nagle się okazało, że nie. I za całe rozliczenie wystarczyło to, że ksiądz Henryk Jankowski dał kapłańskie słowo honoru, że wszystko było w jak najlepszym porządku. Także, no tam, no to dlatego teraz wiele autorytetów moralnych, które wtedy się sprzeciwiały temu rozliczeniu, to może spać spokojnie. I tym optymistycznym komunikatem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Książka dostępna na kapitalbook.pl.